W tym tygodniu ze względów technicznych będzie tylko taki króciutki, refleksyjno-poradnikowy odcinek. Chciałbym Wam zaprezentować moim zdaniem jedną z najlepszych książek o elektronice, jaką znam. Parę lat temu już o niej wspominałem, ale w ubiegłym, czyli 2018 roku powstało nowe wydanie Sztuki Elektroniki, bo o niej tutaj mówimy, czyli dwutomowego dzieła dla pasjonatów tej dziedziny techniki. Jest to już 12 wydanie tej książki, jej autorami są Paul Horowitz i Winfield Hill. Muszę Wam powiedzieć, że tę książkę tak naprawdę odkryłem na nowo dopiero kilka lat temu, chociaż już wcześniej o niej wiedziałem. Po prostu wydaje mi się, że nigdy jej nie doceniałem. Teraz chciałbym ją Wam polecić, ale nie dlatego, że jest to jakaś sponsorowana reklama. Książkę kupiłem za własne pieniądze, w dodatku nie jest ona wcale tania. Prezentuję Wam ją dlatego, że tak jak mówiłem, jest to moim zdaniem jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza książka tego typu, jaką znam. Nie jest łatwo opisać w zasadzie większość zagadnień z dziedziny elektroniki w jednej książce, nawet bardzo grubej, dwutomowej, takiej jak ta. Znam wiele książek, które poruszają bardzo wąskie, specjalistyczne zagadnienia z dziedziny elektroniki i mają one niewiele mniejszą objętość niż Sztuka Elektroniki. Na przykład weźmy sobie taką książkę o przetwornikach, która, jak zwróćcie uwagę, jaką ma objętość. W przypadku Sztuki Elektroniki autorom nieźle się to udało. Być może dlatego, że książka ta powstała na podstawie wykładów prowadzonych przez autorów na Uniwersytecie Harvarda i być może też dlatego, że jest napisana ona prostym językiem oraz zawiera sporo praktycznych przykładów i pomysłów układowych, zatem teoria jest również poparta praktyką. Naprawdę trudno jest napisać książkę o technice, która nie byłaby nudna, i myślę, że tutaj się to udało. Często mówi się, że Sztuka Elektroniki jest przeznaczona dla początkujących adeptów, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z elektroniką, ale ja mam co do tego wątpliwości. Wydaje mi się, że zagadnienia przedstawiane na stronach książki zakładają, że już co nieco wiemy o podstawach elektroniki i techniki i dla początkujących może to być nieco zniechęcające. Znam lepsze pozycje wydawnicze dla całkowicie początkujących elektroników i już pewnie zdążyliście zauważyć, że je przedstawiałem. Sztuka Elektroniki to raczej pozycja dla studentów, inżynierów, techników i dla wszystkich tych, którzy elektroniką zajmują się już od jakiegoś czasu. Z języka angielskiego tłumaczenia dokonali pani Grażyna Kalinowska i pan Bogusław Kalinowski i jest to naprawdę kawał dobrej roboty. Piękna polszczyzna w książce typowo technicznej to coś wspaniałego. Podnosi to na pewno jeszcze bardziej atrakcyjność polskiego wydania. Pierwsze wydanie Sztuki Elektroniki ukazało się już w roku 1980, a to jest już wydanie 12. Jest ono nieco zmienione oczywiście przez autorów i zawiera sporo zmodyfikowanych rozdziałów, które dopasowują treść do postępu, po prostu do postępu elektroniki, przyrządów pomiarowych, narzędzi itd. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało mi się, że papierowe książki z mojej biblioteki znikną, zastąpione zostaną przez treści, które znajdę bez trudu w internecie i że na moich półkach pozostaną no, tylko moje książki ulubione, powieści, bibliografie, książki Stanisława Lema itd. Wydawało mi się, że książki techniczne przestaną mi być potrzebne, że wiedza o elektronice, akustyce, technice, czyli tym wszystkim, czym ja się interesuję, będzie ogólnie dostępna w sieci i tak aktualna, szczegółowa, że nie będę musiał już sięgać po książki takie papierowe, że nie będą mi one już potrzebne i wreszcie, że po prostu się zestarzeją, że ich treści się zestarzeją. Tymczasem mamy rok 2019 i wierzcie mi, że na internetowych stronach polskojęzycznych naprawdę no trudno znaleźć coś wartościowego, jeśli chodzi o prawdziwą naukę, na czym można się oprzeć, na przykład przy opracowywaniu odcinków na tym kanale. Nikt chyba tak dobrze jak ja nie wie o tym, jak długo trzeba gmerać, jak długo trzeba szukać wiarygodnych informacji na jakiś konkretny temat. Jest za to wiele bezwartościowej papki, pseudonaukowych bzdur. Poza tym, jeśli już cokolwiek znajdziemy, to często okazuje się, że jest to skopiowany z Wikipedii tekst, któremu nawet nikomu się nie chciało wyrazić własnymi słowami. Bardziej wartościowa wiedza specjalistyczna pojawia się czasem na stronach na przykład uczelni technicznych, ale chyba najlepsze materiały można znaleźć no, po prostu w książkach, czy w ich wersjach elektronicznych, czyli skanach papierowych wydań w PDF-ach.
Znacznie lepiej jest na stronach anglojęzycznych, jeśli ktoś ma na tyle siły i umiejętności, to tutaj naprawdę jest znacznie lepiej, choć też nie jest tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Dlatego półki mojej biblioteki nadal są pełne książek o tematyce technicznej, o elektronice, elektroakustyce i czasem właśnie dzięki tym treściom z tych papierowych książek powstają odcinki na tym kanale. Sztuka elektroniki zajmuje u mnie poczesne miejsce od jakiegoś czasu. Jest dla mnie codziennym poradnikiem i nadal źródłem wielu, wielu pożytecznych informacji. Często po nią sięgam i Wam również ją gorąco polecam, jeśli ktoś jeszcze nie ma jej oczywiście. I w ogóle czytajcie książki, nie poprzestawajcie na wiadomościach z internetu. Książki są nadal dobrym źródłem wiedzy, a także rozrywki, a czasem wzruszeń. To wszystko w tym krótkim odcinku. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli odcinek się spodobał, kliknijcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.